chodzi o Agnieszka za nominację. Teraz pora powiedzieć, co ja mam do powiedzenia w tej sprawie. Siedzę na trawie, teraz bez maski już mogę, więc śpiewam do przyjaciół, drzew, trawy i sowy. Czy oni też czują to, co się tutaj odpierdala? Czy podobnie jak nam już większość receptorów nawala? Nagle przyszedł list, by potwierdzić me obawy. Gdy odwracał się, rzekł: mój stary, nie ma zabawy, musicie pomóc nam od lat. Gdy czas tutaj płynie, pamiętam, graliśmy w tej samej drużynie. Ludzie, obudźcie się, technologia miała pomagać, a szkodzi, przestańcie tyle brać, bo przecież nie o to chodzi. Szczęście nie od ilości, a jakości zależy. Popatrzcie, gdzie żyjemy i jak pomóc, a nie zaszkodzić. Możemy światłowód i LTE, to społeczeństwu wystarczy. Chyba że wiedzieć i widzieć chcesz, co robi i gdzie podziewa się każdy. W dupie masz, że ktoś to wszystko do manipulacji wykorzystuje. Bo ważne, że mu golą w domu czasem czegoś nie brakuje. Lisa większego naprawdę w życiu nie widziałem. Ludzie, obudźcie się i bierzcie od świata, ile potrzebujecie, a nie ile da się zabrać, bo to ogromna różnica. Szanujmy się wzajemnie i szanujmy ten świat, bo ktoś nam robi tutaj niezłe pranie mózgu. Jeśli chodzi o moje nominacje, to nominuję Kanę, Michała Bartoszewskiego, przyjaciółkę Kasię razem z Kamilem i mojego kochanego braciszka. Trzymajcie się, na razie.